Yo, Tenero! Witam was w kolejnym materiale z gry Mortal Kombat 1, tryb fabularny, ryzykowna ucieczka, Riptile, chapter, czy też rozdział 7. Let's go! Siema, Shao. Co tam u ciebie, byku? Kuźwa, nie mogę się przyzwyczaić, że ten gościu ma rogi. Bardzo fajnie, że Riptile w ogóle wraca po króciutkiej przerwie. Generalnie, w ogóle widząc tą scenę, przypomina mi się taka pewna scena, a raczej reklama, Snickersa bodajże chyba, gdzie Jaś Fasola grał i była właśnie taka scena, że też tacy, ja wiem, ninja, coś tego typu właśnie biegali po dachach i jeden wpadł do budynku i chłopy mu rzucili Snickersa. Trochę czuję vibik tej reklamy. Okej, wymiar pozaziemski jakby świętuje. You could at least tell me why they're here. What they've done. State secrets. Not for your ears. Okej, Li Mei kompletnie zostaje tak jakby odrzucona przez tutaj pozaziemców. Yes, princess. Fetch us water, please. Przynajmniej przez Shao. As you wish. No, przynieś tu jakiegoś drinka. Entanglements with Ngadi are forbidden. You know their vows. Who told you? No one. I have eyes. As do the snakes at court who would cheer your downfall. The Ngadi's rules are ridiculous. And you can change them when you are empress. For now, you cannot jeopardize your ascension. Okay. Niegrzeczna jest ta Milena. O nie, jak go sobie ubrali w ogóle. Naszego tutaj Quan Chiego. Ej. O nie, jeszcze ona nawiązuje do tego kapelusza, zajebiście. Kolejne nawiązanie do starego designu Ashry. W sensie, wiecie, kolejna postać, która nawiązuje do starego ja, wiecie o co chodzi, nie? Mega. Fajne są takie pierdoły. But there are soldiers and constables everywhere. Are you sure these are enough? One person spots us, and we are dead. And that's why I'll create a diversion. They're out for you too, Sizoth. To catch me, they must see. Oczywiście, stara umiejętność naszego tutaj Riptile'a, czy też raczej powinienem mówić Sizofa. O nie, jeszcze ten Predator, kuźwa. Nawiązania. Nie, mega się cieszę, że właśnie nawiązują do starych części, a przynajmniej powiedzmy, że też w jakiś sposób próbują. W ogóle Ashra widzę, że ma problem z tym kapeluszem. Tak jakby jej spadał, przeszkadzał, wiecie co myśli? Może to przez fryzurę? Nie wiem. Okej, Sizoth widać, że działał tutaj troszeczkę. Dobra. Kuźwa, to mnie zawsze rozbraja. O, ta przynajmniej bierze na klatę, co nie? Że ona jest za to odpowiedzialna, ona będzie... Oj, Sizoth został zdemaskowany, odkryty, niedobrze. Ale ona jest opluwana, strasznie. Ale no, wracając do tego, Li Mei bierze wszystko na siebie na klatę, tak? Jako taka, wiecie, dowódczyni, co nie? Która jest odpowiedzialna tam za nie wiem, przebieg tego, tej ceremonii, tego wydarzenia, co nie? Ona to bierze na klatę, ona się tym zajmie, co nie? Ale zawsze mnie to drażni, jak wiecie, jest jakaś postać... Ups. Jakaś jest postać, która jest, wiecie, silniejsza stopniem wyżej, ona ma to w dupie, ty, kompletnie.
wysyła jakichś parobków, wiecie co mam na myśli, zamiast zająć się sam tym, wysyła jakichś ludzi, którzy powiedzmy, że może aż tak niekoniecznie do tego się nadają, co nie? Zawsze to mnie rozbrajało. No ale no, fabułka musi się kręcić i tak dalej, wiecie co mam na myśli tutaj. Fajnie jest też ten podgląd właśnie z oczu Kenshiego. Z oczu, w zasadzie jego brak. Green blood? You're Zeteran. How can you... There is much you don't know. Like what the general is truly up to. Ej, on ma rozcięcie, to jest fajny detal. A czy w waletce będzie miał to, czy mu to zniknie? No akurat to zniknie. Taki typowy model przechodzący, wiecie, do graficzki taki bardziej gameplayowej, co nie? Bo te jednak scenki renderowane bardziej, wiecie, cool, że tak to nazwę. No, bardziej takie detaliczne są, co nie? Zresztą też fajnym przykładem był tutaj chociażby Sub-Zero, który został też rozcięty przez rzucenie tym kółeczkiem Kung Lao, nie? Wiecie, była ta inspiracja tym kółeczkiem, wtedy Kung Lao zainspirował się, żeby sobie wymyślić broń w postaci kapelusza. Spoko detal, nie? Szkoda tylko, że no mówię, na silniku gry nie ma tej szaramy, co nie? Ale no okej, pierdoła. Dobra. Sizaf, czy też Reptile, bardzo cieszę się, że ta postać wraca. Że wraca w ogóle do postaci ludzkiej, takiej, może nie stricte ninja, co nie? Ale no w jakimś stopniu nawiązuje do tego ninjocha, którym był od samego początku. Później co prawda troszeczkę zaczęli kombinować, a w zasadzie w części czwartej zaczęli kombinować z tym Reptilem, że zrobili z niego takiego, wiecie, 50% człowieka, 50% jaszczurkę, taki 50-50. Ale tu jego design jest naprawdę git. Bardzo w ogóle taki spokojny jest, co nie? Taki wiecie, to jak mówi przede wszystkim, tak dalej, nie? Jest taki spokojniutki gościu. Ale widać, że się nie pierdzieli w tańcu, że kuźwa wyjeżdża i rozjeżdża. Cyk. Dobra, Kitanka będzie jako nasz rywal, to jestem pewny, bo Tania za szybki wpierdziel dostała. Czyli Tania będzie... Okej, a my Kenshiego będziemy mieli. Są pierdoły, ja wiem, ale fajnie, że widać te postacie. Teoretycznie, wiecie, które grają w planie jakąś tam rolę, albo dostają szybki oklep. Ale są w walce jako te postacie kamień, co nie? To jest pierdoła, ale taki detal. Zeterianin, tak? To się nazywa. Okej. Nie jestem pewny, żeby to rasa, stwierdzenie zostało używane wcześniej w Mortalu, przynajmniej tak mi się wydaje. Generalnie, no, jeżeli chodzi o moveset Reptile'a, ma bardzo, bardzo podobne oczywiście do części poprzednich, wszelakie właśnie jakieś wślizgi, rzucanie takiej kuli, plucie właśnie takim jadem, kwasem, coś takiego. No, jest to stary Reptile, taki bardzo, bardzo stary. Także spoczko. Naprawdę przyjemnie się gra tym tutaj Sizeoffem. O, kuleczka, która tak jakby wyrzuca w górę, to już było. To jest w ogóle zajebisty ruch, kuźwa, jak on łapie tą postać i kręci. Mega, cyk, ogonek. Oj, chyba łyknę to, co? Pyk! Combo breaker. Tak jest. No niestety marnujemy cały pasek nasz tutaj. Ale trzeba było. You will know the truth. W ogóle pragnę przypomnieć, że dużo tutaj postaci, które teoretycznie były złe, stają się dobre, co nie? My fight's not with her or you. It is now that you've laid your hands on her. I will take your life as punishment. Co mam na myśli? Chodzi mi tutaj oczywiście o Reptile'a. Reptile raczej głównie był posłuszny chociażby Shen Songowi. No generalnie
służył raczej, był takim pomagierem tych złych. A tutaj jednak przychodzi na dobrą stronę. Baraka teoretycznie też, chociaż w 11 już tam troszeczkę, wiecie, coś kombinowali z nim. Ale spoko, że też te złe postacie stają się, no w sensie coś z nimi kombinują, co nie? I serio całkiem spoko to wychodzi, naprawdę. Na razie ta fabułka jest taka okej, nie? Bardzo fajnie, ciekawą broń, fajną, ciekawą, chciałem połączyć słowa. Ciekawą broń właśnie ma ta Tania. W ogóle Tania jako postać cameo ma coś takiego jak Chameleon. Chameleon to był też jeden z takich ninjochów, który bodajże chyba przybierał umiejętności wszystkich tutaj naszych ninjochów. Nie jestem pewny, kiedy po raz pierwszy Chameleon się pojawił. Na pewno pamiętam go z Armagedona. Dosyć śmieszny design miał. I śmieszną gardę, z tego co pamiętam, on tak na jednej nodze stał. Coś mam takie obrazki. Ale no. O, łysy się budzi. O nie! Ale wyłapał od razu, no dzień dobry, cyk! Ale chyba go skopali w najgorszym momencie. Jeszcze spierdzielił! This is one of my movies. We get saved by a plucky comic sidekick. If we die today. Ej, czy to był śmiech, ale wydaje mi się, że raczej chyba Kemsiego. Ej, tutaj w ogóle też Johnny użył swojej umiejętności, tego wiecie, tego doskoku, nie? Gdzie z... Nie kojarzę, żeby chyba jego umiejętności w jakiś sposób były wyjaśniane. Także po prostu dostał je tak. Z reguły wiecie, te postacie no, są jakoś wyszkolone, tak? Weźmy tutaj chociażby Lin Kuei, tak? Sub-Zero, Scorpion, nie wiem, kolejny ninja typu właśnie Reptile, który my sobie teraz oczywiście pykamy. Smoke i tak dalej, i wiadomo, no, trening i tak dalej, stąd jakoś fajnie im dopasowali te umiejętności. Ale są takie postacie, które no, te umiejętności mają dosłownie z pupci. I właśnie no, Johnny jest jednym z takich. Wszystko fajnie było wyjaśniane, ten właśnie kapelusz, ten amulet. Oj, chyba łyknę to, co? Dobra, udało się zablokować. Ten amulet właśnie Raidena, stąd te umiejętności. Raidena, Kenshin miecz, stąd też wzrok, umiejętność telekinezy wyssana poprzez wbicie miecza w Ermaka. To są fajne detale, są fajne naprawdę detale, nie? Także fajnie, że giereczka no, nie zostawia takich luk, co nie? Tylko daje takie fajne, detaliczne rzeczy. Nie ma ty, nie będziesz mnie tu chycał, śmierdzielu. Czy mi się wydaje, czy... Tak, on może zostawiać sobie. Okej, ale przyzywa sobie. Okej. Myślałem, że muszę sobie zostawić ten swój tasaczek. Coś pokroi na przykład jak ma Vega ze Street Fightera. Vega też może opuszczać swoje szpony, maskę i może je podnosić. Przez to też bodajże chyba inne umiejętności ma. No wiadomo, nie masz no, tych ostrzy, noży, szponów, no to nie uderzasz z tego. Proste, nie? W ogóle ciekawe jestem, czy Shao będzie jako w ogóle postać tutaj grywalna w kampanii, czy też w fabule. Bo, no miesza, spiskuje dziad, w ogóle Motaro, nie? Kuźwa, hop, powraca. Mam to w dupie, czy on jest jako grywalna, czy niegrywalna postać. Ale jest, kuźwa, i jest normalnie, wygląda jak Ceutaur, także kuźwa, Pogchampik. Po tylu latach dziad, kuźwa, jest. Jak go dodadzą do gry, bo było powiedziane, że postacie cameo, bo wiem, że Motaro jest jako postać cameo. Johnny, Kenshi, Kung Lao, you have safely returned. By the Elder Gods. Oj. We had a run-in with Princess Melina's inner demons. She took my sight, but Sento, in its own way, restored it. I am glad that Sento bonded with you. Though my hope was that the means would be different this time.
This time. Oops. Forgive me, Kenshi. I misspoke. No pewnie, że przejęzyczenie. The monks will tend to your wounds. We found Shang Tsung, but he got away. I can see why you're twitchy about him. He's neck deep in some serious shit. Rest. Eat. Then we will discuss. Can I also get a martini? Shaken? Wstrząśnięte, nie mieszane. Jasne. I'm sorry. Meet the newest members of the Earthrealm players. We wouldn't have made it back without them. Astra and Sizos. You know us? As Earthrealm's protector, there is much I know. Do you also know of my former master, Quan Chi? He colludes with Shang Tsung. A new deadly alliance? Come, all of you. W ogóle właśnie, Deadly Alliance to jest też nawiązanie, bo nie powiedziałem tego jeszcze, to, ale z tymi nawiązaniami chyba przesadzam, ale nieważne. To jest odwołanie do oczywiście poprzednich części, tak? Mam tutaj na myśli Deadly Alliance, czyli właśnie połączenie sił chociażby Quan Chi'ego i Shen Tsunga po to, żeby upierdzielić Liu Kanga. W sumie to zrobili. Ale mówimy tutaj o starej linii czasowej jak coś. They should have never gained power, let alone joined forces. And your work was flawless. Such would their lives have been, had someone not interfered. Interfered? What do you mean? Okej, czyli w ogóle Quan Chi'ego też odwiedziła tutaj ta kronika, I guess. Okej, okay, Geras nie wie, kto to jest. Czyli... Impossible. Titans once destroyed cannot be revived. That someone else must have survived the previous timeline. Someone with a vendetta against me. It is the only plausible theory. I teraz pytanie, czy Geras się myli co do tej persony, w sensie, że nie wie, kto to jest? Czy rzeczywiście jest to kronika? Czy może ktoś przybrał postać kroniki? Kuźwa, to można rozkminiać, nie? No, trzeba grać, żeby... Zobaczyć, co będzie dalej. O, są ninjochy. Kampania braci. Następny rozdział Sub-Zero. Kuźwa, widać po tym Sub-Zero, że on jest taki motherfucker, nie? Zresztą Bi-Han, czyli wiecie, pierwszy Sub-Zero, później oczywiście Noob Saibot, no to był taki zimny skurwibąk, nie? On się nie pierdzielił w tańcu. Okej, czyli następny rozdział będą ninjochy, spoko, troszeczkę ich perspektywy poznamy, no na pewno Sub-Zero, spoko. Generalnie fajnie się tym reptilem grało, fajnie, że jest dobry. No wiecie, z innej perspektywy niektóre postacie widzimy i to fajny taki odbiór do postaci daje, co nie? Powie świeżości taką czujemy, i to jest spoko. Ale też troszeczkę nie podoba mi się, w jaki sposób Quan Chi uciekł. Ale no co. Dostał szybkiego knockouta i spierdzielił. Okej. Ale są dymy. Nie wiadomo, co też z tą kroniką, czy to w ogóle jest kronika. Kto wie? Tego oczywiście dowiemy się, przynajmniej tak mi się wydaje, w dalszej części fabuły. Proszę Państwa, z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Tak prezentował się chapter Reptila, bardzo fajna postać. Mam nadzieję, że jeszcze dostanie jakieś swoje 5 minut, tak, żeby się wykazać. Najbardziej nie oszukując samego siebie, czekam na Havika, bo no ciekaw jestem, mam nadzieję, że coś tutaj zaprezentuje nasz... nieważne. Proszę Państwa, biegło dzionka, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądaliście. Jeżeli dotrwałeś do końca i jesteś w porządku, no i co? Zdrówka przy okazji. Na razie, cześć i yo!